37-latek, który wolny czas zabijał podpalaniem śmietników, najbliższe święta i prawdopodobnie nie tylko najbliższe, spędzi za kratkami. Straty wynikające z działalności podpalacza oszacowano na 34 tysiące złotych. Podejrzany przyznał się, że na przełomie listopada i grudnia podpalił 15 kontenerów śmietnikowych w centrum miasta. Zniszczył też cztery altany śmietnikowe. Pracujący nad rozwiązaniem sprawy policjanci nie mieli problemu z ustaleniem sprawcy. 37-letniego mieszkańca suwałk, recydywistę mundurowi rozpoznali na zdjęciach z monitoringu. Kamery bowiem rejestrowały jego wyczyny, a podczas podpalania jednego ze śmietników położonych przy ulicy Korczaka zarejestrowały również wizerunek podpalacza. W tych okolicznościach materiał dowodowy nie budził żadnych wątpliwości. Wobec zatrzymanego sąd zastosował sankcje w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. O wiele poważniejsza kara grozi mu po przeprowadzeniu procesu sądowego. Może to być nawet 7 lat pozbawienia wolności.